Jacek Til, Urząd Miejski w Wejherowie. Witam Państwa serdecznie. W okresie świątecznym zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku, w tym do korzystania z krytej pływalni w Wejherowie. Na basenie obowiązywać będą promocyjne ceny biletów 9 zł normalny i 6 zł ulgowy. W dniach 24 i 25 grudnia bieżącego roku pływalnia będzie nieczynna. Natomiast w drugi dzień świąt 26 grudnia z basenu będzie można skorzystać od godziny 14. Od 27 do 30 grudnia pływalnia będzie czynna od godziny 7 do 22, zaś 31 grudnia będzie dostępna od godziny 7 do 15. W nowy rok będziemy mogli popływać od godziny 14 do 22. W związku z dodatnimi temperaturami powietrza na razie nie jest czynne lodowisko. Warunkiem uruchomienia lodowiska jest utrzymywanie się temperatury powietrza w dzień i w nocy w granicach zera i bez opadów deszczu. Prezydent Wejherowa ogłosił konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach. Dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych oraz dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych. Komisja będzie oceniała zgłoszone dekoracje według następujących kryteriów: pomysłowość i samodzielność dekoracji, widoczność dekoracji z zewnątrz, niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie, ogólny wyraz estetyczny. Zgłoszenia pisemne należy składać do dnia 30 grudnia do Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ulicy 12 Marca 195. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie, sąsiadów czy znajomych, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej. Wejherowska Komunikacja Miejska w okresie świąteczno-noworocznym będzie kursowała według obowiązujących rozkładów jazdy ze zmianą Wigilię i Sylwestra. W Wigilię 24 grudnia autobusy kursują według rozkładów jazdy obowiązujących w dzień powszedni, przy czym wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 19.30. Także w Sylwestra 31 grudnia autobusy MZK kursują według rozkładów jazdy obowiązujących w dzień powszedni, przy czym wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 21.30. Ponadto informujemy, że od 23 do 31 grudnia nie kursują linie szkolne 13 i 14. Spółka Energa ogłosiła piątą edycję plebiscytu i konkursu fotograficznego Świeć się z Energą na najpiękniej świecące iluminacje świąteczne. W konkursie po raz kolejny Wejherowo nominowane zostało do tytułu najpiękniej świątecznie rozświetlonego miasta w kategorii Moje Miasto. Ideą Świeć się jest pobudzenie lokalnego patriotyzmu oraz zachęcenie ludzi do fotografowania zwykłych i niezwykłych świątecznych motywów, w których główną rolę gra światło. W tym roku internauci mogą oddawać głosy na swoje miasta w serwisie świećsie.pl czy na fanpage'u facebookowym. Do 2 stycznia trwa pierwszy wojewódzki etap plebiscytu. Zachęcamy Państwa do głosowania. Kończę dzisiejsze wiadomości i życzę Państwu zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie. Do widzenia.